Cześć! Witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w GTA na modach. Tak, gramy w GTA na modach z tego względu, że chciałem wam tutaj koniecznie przedpremierowo pokazać furki, które pojawiły się wraz z update'em tym najnowszym do GTA Online, ale jeszcze chwilowo są zablokowane. Są to trzy furki i w tym właśnie jest to ten prototyp, który aktualnie widzicie na swoich ekranach komputerów, tabletów, telefonów. Furka, o której wam opowiadałem i która bardzo was zaciekawiła. Wiele osób prosiło mnie, abym to auto pokazał, zaprezentował tuning, same auto, jego osiągi, możliwości. Tak więc w dzisiejszym odcinku tym autem się pobawimy, a jest, jak widzicie, przekozackie. Tak więc tutaj wam pokazałem mniej więcej, jak ono wygląda z zewnątrz. Oczywiście zaraz sobie jakoś tuningujemy, zmienimy kolory i tak dalej. Natomiast jeszcze chciałem wam pokazać, jak to auto wygląda w środku, bo z zewnątrz widzicie takie strasznie futurystyczne, a wygląda jak taki prototyp auta, które ma się ukazać za kilka lat dopiero w sprzedaży. Natomiast wnętrze jest takie dosyć standardowe, jak widzicie. Nie powiedziałbym, że to jest wnętrze jakiegoś auta futurystycznego. Tak więc dobra, tutaj sobie tylko kamerę zmienię, dobra. A przejadę się i powiem wam, jak to z tymi autkami jest. A mianowicie Rockstar wydał update'a do GTA Online. Nam pojawiło się kilka nowych furek, trzy już wam zaprezentowałem. Pozostały chyba trzy furki jeszcze takie nowe, które gdzieś tam być może wam jeszcze zaprezentuję, jeśli będziecie chcieli. I pojawiły się jeszcze trzy furki, które są dostępne już fizycznie w update'cie, natomiast są one zablokowane. To znaczy pliki są normalnie po pobraniu update'u na naszych komputerach, ale tutaj Rockstar jeszcze stwierdził, że nam tego nie udostępni, że to na chwilę obecną jest za wiele, co już dostaliśmy, tak więc jest to fajna okazja dla moderów, którzy wyciągają te pliki, kombinują coś tam i możemy już sobie w wersji PC-towej właśnie tymi autami pograć, no i tuningować je na dobrą sprawę za friko, potestować sobie, sprawdzić, czy warto je kupić w GTA Online. Tak więc tak sprawa wygląda. To jest normalny zabieg u Rockstara, oni już wcześniej, nawet inni twórcy też tak robią, że jakaś tam zawartość, nawet powiedzmy w dniu premiery, jest już na płycie, a potem trzeba płacić za jakieś DLC. To jest normalne, więc tutaj się nie dziwcie. Tak też było między innymi z Lowriderami, też gdzieś tam kilka furek było udostępnionych na początku wraz z update'em, a potem się reszta furek gdzieś tam pojawiała dopiero po kilku tygodniach. Tak będzie też z tymi autami. W ciągu najbliższych tygodni będziemy sobie tą furkę mogli kupić w GTA Online. Ja ją na bank kupię, bo jest przekozacka. Wejdziemy sobie jeszcze na autostradę i pokażę wam, jak tym autem w ogóle się tutaj jedzie, jak ono jest szybkie, jak w ogóle brzmi. Posłuchajcie sobie jego. Kurczę, no kozacka furka, naprawdę. Ciężko mi powiedzieć, czy to będzie najszybszy wóz w GTA Online, ale przewiduję, że tak może być. Dawno nie jeździłem żadnym materem, w ogóle dawno nie grałem w GTA Online, jeśli chodzi o jakieś wyścigi. Miałem małą teraz przerwę, natomiast od następnego tygodnia znowu będą streamy z GTA Online, więc sobie będę mógł te wszystkie furki porównać, czy faktycznie ta furka będzie numerem 1 na chwilę obecną. Jedno jest pewne, będzie sporo kosztowała. Z tego względu, że tutaj te mody pokazują nam, bo też możemy za pomocą tego moda, którego używam, kupić sobie furki, które pokazywałem wam, które sobie kupiłem normalnie w GTA Online i tam ceny się zgadzały albo były podobne. I w przypadku tej furki cena była 3 750 000, o ile się nie mylę. I nawet jeśli to nie jest jakaś prawdziwa cena, to zakładamy, że to auto trzeba będzie gdzieś od 3 do 4 milionów zapłacić. Tak więc słuchajcie, zbierajcie kasiorę, najlepiej na ostatnim napadzie, powtarzaj ze znajomymi. A jak macie znajomych, którzy mają sporo kasy, to może pozwolą wam, żebyście z napadu zgarnęli troszeczkę więcej tutaj kasiory niż oni. To jest zawsze fajna sprawa, jak macie takich znajomych. Zbierajcie, bo myślę, że będzie warto. A teraz wjedziemy sobie do garażu i sprawdzimy, jak ta furka tutaj będzie możliwa do samego tuningu. Zakładam, że troszeczkę tych opcji tutaj będzie. Tak więc tak, naprawmy sobie pojazd, pancerz. Oczywiście, hamulce standardowo. O, zderzaki, zwróćcie uwagę. Bardziej mamy takie dokładki.
Ale dobra, weźmy sobie ten spoiler z włókna węglowego. Silnik oczywiście weźmiemy najlepszy, zobaczymy w ogóle jakie zmiany tutaj przyjdą nam. Okej, okay, coś takiego. Światła. Zmian dużych nie widać, ale weźmiemy. Zestawów neonowych nie będę brał, oczywiście weźmiemy sobie tablicę czarną. O, lakierowanie, zobaczymy jak tutaj to wszystko będzie wyglądało. Ja myślę, że wiecie co? Poszedłbym bardziej w jakiś może matowy kolor, jakiś biały taki. Coś takiego. Chociaż nie, słuchajcie, nie, matowy nie, perłowy. Nie, weźmy sobie, wiecie co, najpierw tak. A ja wziąłem metalowy, miałem wziąć matowy, dobra, okej. Okay. Tak patrzę, mało tych kolorów jest, dobra, wiecie co, o coś takiego mi chodziło. Biały z czarnym i czerwonym, myślę, że to dosyć fajnie będzie w sumie wyglądało. Taki miałem gdzieś tutaj zamysł, żeby tak właśnie tą furkę pomalować, tak więc zróbmy tak. Kolor dodatkowy i teraz tak, matowy i taki czarny, fajnie to wygląda nawet, kurczę, taki połączenie czarnego, ewentualnie jeszcze, bo to jest chyba, to auto jest na wzór chyba tworzone tego prototypowego Ferrari, mogę się mylić, ale no pewnie do wielu prototypów to auto jest podobne, ale sprawdzimy sobie jeszcze, jak to auto wyglądałoby w kolorze metalicznym czerwonym na przykład. O kurde, czarne, takie, na przykład takie coś. Też fajnie wygląda, co nie? Takie barwy. No można naprawdę sobie tutaj pod wieloma względami te auto customizować. Z tego względu, że mamy tutaj kilka kolorów, które możemy sobie użyć. Wiecie co, weźmiemy sobie tą wyścigową czerwień. Jako dodatkowy też sobie weźmiemy tutaj wyścigową czerwień i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Czy wtedy troszkę bardziej będzie prototyp tutaj Ferrari przypominało. No fajnie ta furka wygląda, kurde no. Bajerancko, że tak powiem. Kolory wykończenia. Weźmiemy może tutaj czarną stal. Kolor akcentu. A, czyli dodatki, zwróćcie uwagę. Kurde, ale to genialnie wygląda. Jaram się tym autem i mimo, że mam go tutaj już w singlu za pomocą moda i mogę się nim po prostu nacieszyć, pobawić, to i tak na pewno w online będę tą furkę chciał sobie tutaj zakupić. To nie ulega wątpliwości. Dobra, zostawmy taki kolor. Fajnie to wygląda nawet. Progi. Okej. Ostatnio pisaliście mi w komentarzach, że spoilery szpecą auto, a potem kurde jak powiedziałem, że nie będę teraz dawał spoilerów, bo mówicie, że szpecą te spoilery tutaj, to pisaliście mi, że a jednak spoilery nie szpecą, co ja w ogóle gadam. Ale wiecie co, chyba w przypadku tego auta jednak taki design będzie chyba najlepszy, co mówicie? No tak czy siak, pokazałem wam jakie w ogóle opcje są. Więc widzicie, jakie te opcje możemy sobie zastosować. Chociaż to jest takie typowe auto wydaje mi się na tor. Prototypowe, które gdzieś tam mogłoby się w Forzie pojawić, czy w tym czy w Gran Turismo. Dobra, weźmy już, mniejsza o to. Nie piszcie komentarzy dotyczących opinii na temat spoilerów. Zostajmy przy tym, że to jest kwestia gustu, dobra? Bo się będziemy kłócili tylko nawzajem, niepotrzebnie. Skrzynia biegów najlepsza. Turbo oczywiście weźmiemy. Koła, wiecie co? Mógłbym koła zmieniać, ale te mi się cholernie podobają, tak więc zrobimy tylko jedną rzecz. Kuloodporne. Czarny dym spod opon, bo fajne są te koła. Nie ma co na siłę zmieniać czegoś, co już jest i tak ładne. W ogóle zwróćcie uwagę, tutaj mamy jakieś amortyzatory widoczne przez tą przednią szybę. Coś genialnego. Franklin się tam jara tym autem jak cholera, tylko nie chcę tutaj pokazać wam, że cieszy się kurde jak dziecko bateryjką, czy jak to się mówi, czy jak głupi bateryjką. To dobra, to może teraz troszkę bardziej się pocieszy jak tutaj te szyby przyciemnie całkowicie. Okej, okay, dobra, takie mamy opcje modyfikacji, nie ma ich za wiele, ale jestem z tego zadowolony. Wszystko to co chciałbym tutaj zmienić w tym aucie. Jeszcze ewentualnie by coś z dachem tutaj, jak nie wiem, powiedzmy jakby ten dach można było tutaj zmienić, żeby tutaj nie było tej luki. Ale dobra, spoko jest, jeśli chodzi o tuning, spoko. Wyjedźmy sobie tym autem i zobaczmy jak ono
A tutaj wygląda, no przekozacko, naprawdę. Ja uważam, że to jest najpiękniejsza furka, jaka kiedykolwiek pojawiła się w GTA 5 czy w GTA Online, bo ta furka będzie potem dostępna wyłącznie w GTA Online. Ktoś, kto gra na konsolach, nie ma możliwości przetestowania sobie tego na singlu. No zobaczcie, to jest dosłownie piękno i kwintesencja inżynierii motoryzacyjnej. No coś naprawdę przekozackiego. Ta fura niszczy system. Coś... Ja się powtarzam, wiem o tym, ale... No słuchajcie, czegoś takiego się nie spodziewałem. Jak zobaczyłem gdzieś pierwsze informacje, pierwsze przecieki na jakichś forach internetowych, że Rockstar ukrył 3 auta i dopiero będzie mieć dostęp do nich za jakiś czas, to mówię, ja pierdolę, tak powiedziałem sobie, naprawdę. Mógłbym tutaj po prostu non stop stać i on tylko podziwiać. W ogóle zwróćcie uwagę, jak te drzwi się otwierają, patrzcie to, nie? Coś genialnego. Okej, dobra, jedziemy. Kurde, ludzie tam nie mogą mu wierzyć, jak widzą tą furkę na ulicy. Widać, że też się jarają tak samo jak i ja. Nic, przejedziemy się jeszcze po autostradzie. Zobaczymy, jak to auto tutaj jeździ po takich prostych, długich, po lekkim tuningu. Raczej maksymalnym, nie lekkim, maksymalny tuning był. Wiecie co, powiem wam, że jestem tak podjarany tym autkiem, że ciężko mi cokolwiek więcej powiedzieć, ale dajcie znać, co wy o tym aucie sądzicie. To też jestem ciekaw bardzo waszej opinii, jak wam się auto podoba. Dajcie znać, czy sami testowaliście, czy sami graliście na modach, testowaliście tą furkę, bo zawsze fajnie sobie takie komentarze poczytać. A to by było chyba tyle, co ja więcej mogę powiedzieć. Na pewno warte auto zakupu, chociażby ze względu na sam design i to, jak to auto możemy sobie w fajny sposób przerobić i mieć kozacką furę. Tak więc słuchajcie, to by było tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!